Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca na modzie Community Remix... Remixed? Remix zremiksowany, czyli taki podwójny remix, wow, to brzmi całkiem super. Dzisiaj lecimy sobie Grid Mode'a. Ja trochę ciszę sobie dźwięki, bo mam za głośno. W celu takim, bo w sumie stwierdziłem, że jak są odblokowane nowe rzeczy tutaj, z tego moda, to jeśli pójdę na Grid Mode, to na Grid Mode jest taki przemiał itemów, że może coś się trafi. Ja tylko wybieram Isaaca z kostką, żeby mu zrolować jeszcze więcej, tak? Bo są na Grid Mode zawsze ma się w opór itemów, znaczy może niekoniecznie przy sobie, ale na pewno do kupienia. Więc warto to jest sprawdzić jak na moje. Znaczy pewnie tak nie będzie, no ale tak stwierdziłem, że kurde, możemy zaryzykować coś takiego. I spróbuję coś takiego właśnie tutaj odwalić. Okej, okay, no i jak wiadomo, kurde, oczywiście, że pierwszy kurde sklep musi być bez żadnych nowych itemów, spoko. Na klucz mnie nie stać, tam w rogu jest, aha, jest pigułka i bombka, na które też mnie nie stać, okej. Okay. I tu jest jeszcze Red Heart ewentualnie. Dobra, spróbuję pójść od razu do Crystal może. I wyciągnąć spoko. Ej, to akurat był całkiem dobry pomysł. Mam na klucz początkowy. I mam również możliwość wyleczenia się. Całkiem okej. Okay. I w sumie mogę też kostkować teoretycznie. O, to chyba jest nowe. To chyba jest nowe, nie? Bo to ile mi się wydaje, to nie było zwykłym Isaacu, ale nie mam pojęcia. Rzadko, chyba nowe. As a donkey's jawbone pocket item, donkey's jawbone can be thrown as a projectile to damage enemies when it hits something and it can be picked back up. Okej. Okay. Czyli, że w sensie, aha! Czy ja mogę, aha, okej, okay. Czyli ja rzucam tym jak normalnie z kartą i to podnoszę. To wygląda ciekawie, jestem tylko ciekawy. Jak to będzie działać, jak na przykład będę chciał jeszcze mieć jakąś kartę czy coś przy sobie. Bo jakby nie mam tyle slotów na też przedmiotu tutaj z tej strony. Aha, ja to podnoszę i rzucam od razu. Ej, to w sumie spoko. Chyba jak jest walka, bo jak przed chwilą to chyba to podniosę, musiałem to jeszcze raz musiałem tego użyć. Ale to trzymam teraz i mogę od razu tym rzucić, spoko. To wygląda całkiem ciekawie, nie powiem. Nie wiem jaka jest praktyczność tego, znaczy robi to całkiem sporo ilość obrażeń z tego co widzę. Ale może sprawdzę ile dokładnie, oh fuck, na jakichś bossach czy coś w tym stylu. Bo na razie to jest miliard przeciwników i latanie za tym kuźwa Jawbone'em nie brzmi jak najlepszy pomysł świata, bo nas wszyscy zjedzą, a teraz jest Nevry, oczywiście. Poleciałem złe miejsce. Niezbyt dobre. No i co powiedziałem? Powiedziałem, że muszę odpuścić i lecieć po tego Jawbone'a. Poleciałem, nie no, super, dobra. Bo przez to, że tyle latałem za tamtym, to tu jest miliard przeciwników, teraz sobie tutaj natworzyłem. O Jezu, jeszcze w to wejdę, dobra. Kliknę to po prostu, może mi się uda. O nie, 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 ej. Ale głupio, bo się skupiłem nie na tym, co miałem, ja pierdzielę. I nie chcę... Mogę jeszcze raz? Dobra, zagramy bez odblokowania achievementów, ja ten seed prowadzę tylko, dajcie mi sekundę. Dobra, jest ten, podejście drugie. Lecimy jeszcze raz, spoko. Co tutaj miałem? W sumie mogę też ewentualnie to rolnąć w sumie. Tylko czy się nie spierdzielam pula, czy chętnie bym to rolnął? Sprawdzę, czy tylko będzie wszystko w porządku, bo ja muszę mieć tego Jawbone'a przy sobie, nie? Już żeby nie było, go po prostu podniosę. I będzie fajnie, a to przeroluję prawdopodobnie. Tylko na razie tego nie ma, co mam nadzieję, że jak tego właśnie nie podniosę, to że tu się nic jakoś wielce nie spierdzieli. Z drugiej strony nie wiem po co mi jest ten Jawbone, bo on taki świetny nie jest niby. Ale jest nowy, więc trochę nie porzucam, bo wygląda zabawnie. I dodatkowo mamy super bandaż. No i całkiem lepsze niż... niż zwykły range up, także bierzmy naszego oślego, oślą szczękę, łami szczękę, oślą szczękę i strzelajmy. Teraz będę tego używał tylko jak będę mieć jakieś sensowne miejsce jakby, a nie po prostu na pałę próbował to forsować, na przykład ten portal, o, portal się zgasił, udało mi się to rzucić chyba, z tego co mi się wydaje, że nie, że ten portal nie wyłączył się tak po prostu, tylko bo go dziabłem. Sprawdzę właśnie, ile damage to ładnie robi na jakimś bossie czy coś. O nie, a mi mikrofon teraz to zasłania wszystko. Ja nie widzę, gdzie idę. Chwila, nie, nie, nie. Nienawidzę. Nienawidzę, bo ja nic absolutnie nie widzę, jak coś idzie z dołu. Muszę się trzymać dołu ekranu, a czy dołu pokoju, a nie ekranu może bardziej. Wtedy będę mieć jakoś wszystko przed sofa. Teraz to po prostu pierdzielę, nie? Mogę sobie falę przerwać teoretycznie. Ale kto by przecież falę przerywał i robił jakiekolwiek sensowne ruchy, prawda? No chyba nie ja. Ja nie z tych, ja z tych, co się wpierdzielają na pałę i potem myślę, o, że na przykład, nie wiem, mogłem wyłączyć cokolwiek, żeby być prościej, znaczy nie tyle prościej, tylko żeby na przykład nie zdechnąć może, co? Byłoby całkiem miło, jak nie powiem. Dobra, ostrożnie. Jeszcze jest jedna fala? Ja myślałem, że już ósma teraz. Ja pierdzielę, to jest tego miliard, jestem tylko z Isaacem, Spokojnie, Jezus Maria. A tu się tego gówna narespiło, ej!
To są jakby najgorsze fale, jakie mogły się kuźwa trafić. Bo to jest tylu tych przeciwników. Po co mi ta kość? Nie wiem, po co ja to lecę, po co... Ja... Bum. Niech te pająki się odwalą na mnie przynajmniej. Ej. Ej, tu jest za dużo shitu. Ja się czuję, jakby znowu kuźwa Sansem się bił, nie? Błagam. Niech ten pająk tam wybuch... Nie, no nie. Nie, ej, nie. Nie bawimy się tak. Jest absolutnie fajnie. Jest źle. Kurde, dobra, przerywamy to gdzieś na czwartej fali i potem lecimy sobie cztery osobno. Czyli po cztery fale sobie to podzielę, bo tego tu jest naprawdę tak wielka ilość. Dobra, zróbmy to w tej samej kolejności, co robiłem, żeby nie było, że właśnie te seedy się pierdzią, bo nie wiem do końca, kiedy ten seed myśli, jaki nowy item wsadzić czy coś. Nie ma tego rozgryzionego, nie chce mi się nad tym jakby rozważać, rozmyślać i w ogóle. Więc po prostu zrobię te same ruchy, zrobię to samo tutaj, tutaj. I przerywamy to, kurde, po czterech falach. No bo nie da się, no to jest... To jest takie głupie połączenie jakieś, że się nie da po prostu. Dobra, przynajmniej to tak całkiem sprawnie poszło. Chociaż kurde, jak mi teraz tak idzie, to może mi się uda jednak... Nie, przerwij tę falę, przerwij na czterech. Jak nie przerwiesz na czterech, będziemy mieć w dupsku wszystko. Chociaż, ej, nie ma tak źle. Może nie muszę? O, może takie ruchy po prostu muszę robić? Ej! O, faktem było podpalone. To nie wygląda aż tak nawet najgorzej. Dobra, kuj, nie przerywamy. Nie przerywamy, najwyżej znowu będę tego wszystkiego żałował. Ewentualnie na szóstej fali to przerwę. Bo szósta fala jest fufu. Jest paskudna. Jest, nie chcemy tego. Tu jest znowu ogień, ja muszę to podnieść. Walnij coś. O Boże, nie. O nie, fucking fuck. Daj mi tym rzucić. Muszę sobie to rzucić. To robi duże obrażenia dość. Ja się obrażę, jak mi dużych obrażeń pozwolisz wypluć. To bym teraz chętnie poniszczył, bo tego tu jest tyle denerwujących dziadostw. Ale w sumie jest już siódma fala, to zaraz będą pająki. A tego jest znacznie, znacznie mniej. Dobra, to wyszło mi to znacznie, znacznie lepiej w takim razie. Oh fuck. Fajne jest to, że mi się ten przedmiot chowa, w sensie jak dostanę obrażenia. Że jakby przedmiot się przełączył w tryb, dobra, spierdzielamy. Schowam się do kieszeni i nie będę, jakby wiecie, zawracał dupy. Dobra. O Boże, musiałem akurat strzelać w tamtą stronę, dobra. Nieważne, jest lepiej, jest paskudnie, o paskudnie, dobra, zdechnij, wybuchnij sobie. Nawet ten Jawbone można powiedzieć, że mnie troszkę uratował, bo on robi dużo, dużo więcej niż ja. Takim normalnym jednym strzałem. A tu jest taka ogromna ilość niedobrego szajsu, Jezus. Ja za trzecią próbą nawet straciłem w cholerę zdrowia, nie? Wszystkie są harty, które podniosłem, poszły się walić, absolutnie, ja pierdzie, masakra. Myślę, że i piżamki nie kupić na start w sumie. Bo jako, że tracę tyle, a to jest, są 4 soul hearty w cenie 3 praktycznie. Że brzmi to jak całkiem dobra wymianka, nie? Trochę pieniędzy za trochę zdrowia. Dobra, biorę to, nieważne. Uuuuh, to jest coś, czego ja też potrzebuję, dobra. Blood Cloud jest spoko, ile to robi? Nie. Na niego nawet nie jest aż taki mocny chyba. Znaczy, jakbym to robił w ten sposób, to spoko, nie? Tylko, że z nim ciężko jest jakby się tak mijać. Bo on się zatrzymuje i ciężko podnieść, bo on teraz na tym stoi i nie wiem jak tego jakby wziąć. Więc też tego nie mogę wykorzystać, ale dobra. Po prostu jak będę jakbyś sensownie nim krążył wokół tego Jawbona, to wydaje mi się, że jakoś sensownie jestem w stanie nawet to ugryźć, nie? Okej, okay. Teraz tego dziabonga trzeba ubić. O nie, mam ostatnią sekundę, najgorzej. Oh fuck, gardlingi, 4? Nie, 2. Okej. Okay. Jakbym się zesrał, jakby 4 gardlingi na basement. Wyjdź stąd. Nie, jesteś koło kwasu, koło dziadostwa. Jeszcze gonić się jakiś kuźwa płód. Absolutnie muszę się stąd wydostać. Bo absolutnie zaraz, kurde, będę wąchał pół kwiatka od spodu, bo nawet nie będę w stanie wąchać całego. Jezus, ja mam pomysł na challenge. Bij tylko tym Jawbone'em challenge. Już to byłby jakiś największy challenge dla największych masochistów na świecie. Wiecie, że macie blindfolda w Isaacu i nie macie normalnych łez, nie możecie strzelać, nie? I tylko bić tym. Jezu, aby to zajęło miliard lat. Znaczy, wszyscy by zdechli, zanim cokolwiek by się zabiło, prawdopodobnie. O nie, jeszcze mi stałem, nie, fajnie. Znaczy, jest to śmieszny w ogóle to jest jako przedmiot, to też jest beka, nie? Że mamy to w kieszeniowym slocie, jak ktokolwiek to gra nazwała. Ale jest to jako normalny przedmiot traktowany. Lepiej bym wyszedł, jakbym to zrolował z tego, co mi się... Nie, mucha to przyblokowała, fucking. No nie, włączyły się teraz... Włączyła się muzykę, która nawet nie powinna nigdy być dostępna, nie? Fuck off.
Z czego mi w ogóle health rośnie? Czy ja czegoś nie przyuważyłem? Czy health mi rośnie zarzucanie tym? Czy coś? Ała. Dobra, przepuść mnie, daj mi tutaj podejść. Rośnie mi zdrowie? W tym pomieszczeniu pewnie, nie? Okej, to podnosi... Znaczy zdrowie, kurde, damage, a nie zdrowie. Jak trafię coś, nie? Jak coś trafię, to mi się zwiększają obrażenia na ten pokój. Dobra, to spróbujemy w takim razie powalczyć dalej. Skra ma 440 damage'a. Jestem w stanie zrobić pewnie nieskończoność, ale co coraz wolniej pewnie będzie leciało, czy coś w tym stylu. What? Albo nie jestem w stanie zrobić więcej? Serio, nie? Dobra, 4-4 to jest limit w takim razie, czyli z 3,5. 0,9 damage'a mogę sobie zrobić, tak? Prawdopodobnie, o Boże, ale bicie się z tymi płodami, to będzie masakryczna ilość tych płodów. Znaczy po dwa po prostu tym masakryczna ilość. Chyba lepiej któregoś płoda na przykład byłoby najpierw wykończyć. Żeby zdechł, żeby mnie aż tak, fuck. Żeby mnie aż tak nie denerwował potem, jak będą mnie gonić. Nie, biją mnie dwa, zostawcie mnie w cholerę. Nie róbcie mi tak, idźcie w dupsko. Wyjdźcie tego kwiatka wąchać jednego pół, cokolwiek. Zajmijcie się czymś, a nie, nie wiem, nawiedzacie niedobrą piwnicę, znaczy dobrą piwnicę. To jest najlepsza piwnica? Nie ma lepsza, dobra, bawimy się z dwoma. Hej! Słyszałem, że lubisz kością w rej dostać na przykład, ziomuś, nie? Jeśli tak, jeśli dobrze słyszałem, to dostaniesz coś naprawdę smaczniutkiego, się spodoba. Masz. Bang. Uuu, boy. Okej, okay, to jest takie dobre pomieszczenie. Na początek rejpimy żebraczka, żeby dał nam cokolwiek fajnego, prawda? Żeby dał nam cokolwiek w sumie. O, i mamy Missing Page'a 2. Mamy też Super Bowl, często shoot bouncy tears. Fajnie, ale my nie po to tu przyszliśmy. My przyszliśmy tutaj po to. I przyszliśmy tutaj po to. I przyszliśmy tutaj... No nie po to. Znaczy nie chcę się teraz zabijać, mam dużo soul heartów, nie? Oh boy, dobra, nieważne. Trochę jakby nie o tym mi chodziło, no nie po to, no zdecydowanie nie po to. Jakbym to zostawił na przykład na piętrze i nie mógł tego podnieść, jak... Ej, to jest... To jest coś, co ja sprawdzę. Chciałbym to kupić, ale nie stać mnie niestety. Więc chyba... Chyba nie kupię. Ale chcę zobaczyć, jak na przykład bym to zostawił, przyszedł pokój na pokój. Czy to do mnie wróci, czy to tutaj zostanie? Ej. Okej, spadło. Ja pierdzielę, beka. Dobra, myślałem, że to zostało, chciałem kisnąć jeszcze bardziej, nie? Ale niestety spadło. Niestety nie jest mi dane aż tak bardzo skisnąć. Także na smutek, okej. Okay. Dobra, chodźmy z tym. Normalny klucz do normalnego pokoju, czyli tutaj. Z takim w porządku, nie powiem. Mamy dobre statystyki teraz, więc tego nie chcę brać pod żadnym warunkiem, nie? Do Curse Room mógł sobie wleć, ale po co? I teraz mi to ile podniesie? A nie, to nie trafiłem. Ale przynajmniej wyleciało. Jest spoko. Ej, ale mi teraz do czego nie podnosi? Come on. Teraz podniosło, super. Chyba, że jak coś zamorduje może. Nie, jak trafię. Musiało być jak trafię. Mam 7,5. A może jednak muszę zamordować? Mi coś nie pasuje tutaj. No nie podoba mi się, nie powiem. Nie powiem, że mi się coś tutaj podobało. No, jak zabijam, to działa. Fuck. Może jednak o to chodzi. Puf. O, ale muchy kasuje. Patrzcie, puf, wszystkie cztery poleciały w dupsko. Ej, fajne to. Jak jest mniej przeciwników, to jest to całkiem zajebiste. Patrzcie, o nie, a ile to zadaje w ogóle tak? Ciekawe, czy to się skaluje z obrażeniami? Czy zadaje jakąś stałą po prostu? Na bosie to pewnie sprawdzę. O ile mi się uda. Masz. Jak na tym podskoczył, widzieliście to? Nie. Nie lubię go, nie poda mi się. Masz. Jak dziad tego uniknął? No nie, znowu uniknął. To bardziej taki normalny sposób. Na tych pająkach teraz jestem to nieskończoność? Nie jestem w stanie. Jak to działa? Kiedy mi to daje obrażenia dodatkowe? Ja chcę wiedzieć. Chyba, że musi być to normalny przeciwnik, który już nic nie respi, czy coś? Znaczy w sensie takie, co normalnie biega, a nie coś zrespianego? Chodź tu.
Dobra, już nie liczył, chyba że już na limit leciałem, nieważne. To kijowy ten przedmiot jest troszkę, no nie powiem, no nie... Niezbyt widzę praktyczność, jakby... Noxious Fang. Widzę zajebistą praktyczność. Ciekawe, czy to było uderz ileś tam razy, czy uderz konkretnego przeciwnika, nie? Ale coś odblokowałem, dobra. Ej, więc sobie spoko, że tym biłem w takim razie. Myślałem, że to jest kompletny szajs, ale przynajmniej odblokował przedmiot. Przynajmniej go wykorzystali na sztuczno do czegoś. I cokolwiek zadał. A ja mam 8,41 damage'a. No w sumie lepiej niż 7, prawda? Praktycznie półtorej więcej. Oh boy. Ej, a teraz to nawet bije. O, to bije! Ej, czy to się to serio skaluje z damage'em? Co to podnieść? Kto tym bić? Fajne to. Jezus, będę tym rzucał. Będę tym rzucał zamiast normalnymi łzami pluć. O, fuck, zaraz się na tym przejadę. Jestem w ślepym zaułku, won. Dobra, zrób zmasowaną siłę karabinka strzelania. Żeby to pozdychało. Dobra, też dychnij sobie. Jawbon do mnie, wróć. Coś jeszcze żyje. Możemy dalej rzucać. Uff. Fajne, fajne. Och, mamy podrobionego. Mamy counterfeit Dala. Kurde, jakbym wiedział, że to jest w puli devilowej, to bym wydał ten hajs, co ja mam. Ej, sobie, kurde, 99 centów to jest takim okej. Ale dostanę tylko 60... Dobra, liczymy sobie 66, no ale 60 tam, dwa w dół, nie? 64 dostanę tylko. Dostanę tylko 64 centy. Damage up, lockdown. After clearing 6 rooms, up to 5 coins will be removed. A 5 coins to jest praktycznie... Po 6 pomieszczeniach to jest... Połowa może? Może połowa całej wypłaty z tych devilów? Bo zgaduję, że Six Rooms będzie liczone jako 6 fal, nie? Więc podziękuję chyba. I wezmę ogon. I tego nie wezmę, dobra. To z diabłem pohandlowaliśmy, spoko. Jakby nie chcę tego hajsu tracić po prostu, nie? Na coś, co jest dość głupie, no nie powiem. Znaczy pewnie spoko dostać tam z 60 centów. W sumie damage up też dawało niby z drugiej strony. No ja też nie wiem ile, pewnie nie aż tak bardzo dużo. Mystery gift, item from the current rooms, item pool. Haha, wchodzimy z tym tu. Bado, absolutnie nie o to mi chodziło. No dobra, niech będzie. No możemy wziąć deep pockets albo stem cells jeszcze dodatkowo. Albo jeszcze raz zrunować i dostać i kartę, która jest gówno warta. Stać pępek albo dostać soulharta, czyli nie wziąć nic. Ale wiecie co ja zrobię? Rozwalę ten szajs. I teraz wyjdę, bo tak. Mi się tak podoba. Huhu. Dobra, idziemy uderzać naszą kością jeszcze raz. Potrzebuję klucza. I to dość szybko. Safety pin, jasne, jak najbardziej black card dla mnie. Tu jest jeszcze ten pokoik dla mnie. Lock up to key so hard, bierz. Mam dwa klucze i jeszcze tam jakiś minimalny szajs. I 20-20, dobra, genialnie. Puf, 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 puf. Podwójne obrażenia praktycznie ci wszystkim trafi oczywiście. Ale jest to całkiem dobre. Jeszcze łuk z kauczukiem wejdzie, ja pierdziele. Toż to pięknie. W ogóle fajna bateria samochodowa. Samochodowa. Bezużyteczna na kostkę niestety. Lazy Worm, ciebie nie. Dobra, bierzemy naszego Jawbona i strzelajmy. Blood Oath. Blood Oath się włączył. Blood Oath się włączył i coś chciał pokazać mi na przeciwniku, który ma 15 warstw i jest sensownie go bić. Na pewno mi Blood Oath chciał cokolwiek powiedzieć fajnego, no. Nie powiedziałbym. Fuck. Ej, ale trafiłem, coś mi się tam chyba zaliczyło, nie? Dobra, nabijajmy ten damage. Bo on nawet bije. Podsłasz dupsko, dziękuję ci bardzo, że się odsłoniłeś w końcu. Shit. To zaraz się do mnie wysięgnie, główki na wysięgniku są niedobre, zjedzą mnie zaraz. Czemu ja tam siedzę w tym chujowym miejscu? Aha, nie musi... On musi żyć, dobra, jak on będzie żył, to ja będę mieć damage up. Nieważne, jestem tępy. Nie gram z Blood Oathem, nie lubię. Wszystkie w sumie te przedmioty, które sprawiają, a zabij coś w tej kolejności, a zostaw tego, jest zmarkowany. A naznaczę ci go, żeby zeżar ci odbyt, nie? Jakbyś tak średnio działają ze mną, po prostu się wbijam i morduję wszystko i... Znaczy próbuję mordować wszystko, bo nie zawsze mi wychodzi, prawda? Ale no. Ale nie zwracam uwagi na kolejność, dzięki.
Coś dziobnąłem, nie wiem co. Ale na ślepo mi się udało coś walnąć nawet. Jest spoko. Oh no. Oh no, zraniłem go znowu, ale on się poskłada do kupy, nieważne. Puf, puf. Piękny, to był dobry strzał. To był naprawdę dobry złoty strzał. Weźmy to, weźmy to. Gdzie jest boss? Tu jest boss. Ale chyba więcej ci robię normalnym strzałem, wiesz, ziomuś, niż rzucania w ciebie tam... tą kościstą knagą, oślą. Ośla knaga, to jest... Brzmi jak dobry przedmiot. Więc prawda, nie będę jakoś chyba za bardzo po to jednak już latał. Może żeby nas stakować, po prostu się tym pobawić na normalnych, małych przeciwnikach. Ale na dużych to chyba... Chyba moje DPS-iwo jest większe po prostu strzelając. Fuck. Nie, Jezus, myślałem, że go wykończę stojąc bez ruszania się, ej serio. A, masz. Teraz cię wykończyłem. Trochę z ruszaniem się, nie powiem. Wiesz, jak lepszy pomysł. O nie, nienawidzę cię. Nienawidzę cię, wiesz? Jesteś gównem i respisz gówno. Puf! Przynajmniej jest to szybkie, nie? Patrzcie. To jest strategia. To jest bez strat. O nie, zdezaktywowało się, nie? Nie o to mi chodziło. Nie sraj, tylko poodwróć dupsko. Och, nose, zaraz zaczęło skakać. Jak skacze, to jest niefajnie. Dziabnijmy to. Dziabnijmy? Dziabnijmy. Dziabnęliśmy. Dzięki! O, to krampu siwo. To krampu szto siwo. Spasiva, szto siwa. Spasiva, nie. Krampuszajs. Krampusia, niedobra. Przynajmniej węgiel dał. Węgiel jest spoko. Węgiel mnie pogardzę. Ponieważ się upierdzielę i będę bić więcej. Tak działa węgiel, prawda? Zjedzcie węgiel, dzieci, to jest dobre. It's pretty good. I pigułki też jedzcie, nie zna, nie wiadomo jakie. Czyli nie takie, bo pod ich jest coś złego, bo something's wrong, więc tego nie. Mam coś w ogóle sensownego? Mam baterię, mam rolling teoretycznie na kostce. Ale chyba ten rolling zostawię do pomieszczeń normalnych. Ja idę sobie, co mam tu siedzieć? Nie będę tu siedzieć cały dzień. Ach, tutaj. Tutaj mamy marked. No nie. Już mówiłem coś o oznaczeniu. To nie jest normalne oznaczenie przeciwnika, ale oznacza to miejsce na ziemi, więc tego nie chcę. Pointy rib, no... To jest całkiem w porządku. Six times your damage, dobra. Kupiło mnie to. Znaczy jest to malutki i ciężko ten trafić, ja wiem. Ale musiałem. Safety scissors, nie? Sprinklery są genialne. Jezus, sprinkler, car battery i do tego jeszcze coś. Do tego jeszcze coś, co mi pozwoli dwa staki naładować. I biorę to na grida, nie? Chcę baterię. A czy chcę baterię? Chcę ten. Chcę bombę. Liczę, że troll bomby będą tutaj na tych walkach. I się po prostu zdiffuzują i będę mógł je podnieść. Byłoby całkiem ok. Nie najgorzej. Nie pogardziłbym, nie powiem. Au! O ty dziadzie! O ty kurde bobrze! O ty drugi bobrze! No nie! Oko bober. Oko bobra niedobre się pojawiło. Jak ten pointy rib w ogóle... Aha, bo on się przesuwa tak śmiesznie ze mną. Dobra, to lata tak, że tym się nie da celować. Och, nose! Kolejne oko. Wbije ci kość w oko, naprawdę. Będzie to boleć bardziej niż mnie. Hadzia! Łak się zestrał, kurde, na zielono nawet. Tak to jeszcze nie miałem. Wolałbym nie mieć nigdy. Fuck. Dobra, ciebie dziadzie trzeba. Fuck, nie ciebie dziadzie chciałem uderzyć. Ciebie dziadzie masz. Och, nose, a teraz... A nie, wypadło, spoko. Myślę, że ta kostka tam zostanie. Ale na szczęście wyleciała. Donkey Jawbone, wal się. Odsuń się. Dzięki. Dobra, nie jawbonujmy, bo to źle. Na złe mi to wychodzi, tak widzę. Ja właśnie za bardzo się bawię rzucaniem tym wszystkiego. Że dostaję tyle obrażeń, to jest straszne, nie? Oh fuck, dwa są. Shit, zestrałem się. Wystraszył mnie. Dobry, niedobry. Fuj, paskudny, ble. Idź sobie. Ty też sobie idź. Fuck, tam był creep, który zadaje obrażenia. Najgorzej. To tak jakbym nie wiedział, że on zadaje obrażenia. Znaczy ten przeciwnik, że creep zostawia. Nie, was nienawidzę. Jesteście najgorszym głównym na świecie. Absolutnie. Nie, przynajmniej bijecie swoich.
więc jesteście jeszcze większym gównem, ale dla mnie jakby trochę mniejszy. Nie, dobra, jesteście taki samym gównem. Jesteś paskudnym, śmierdzącym stolcem. Martwym przede wszystkim. A dodatkowo mamy również Skrilleksy, których nienawidzę szczerze. Ponieważ czemu? Ponieważ bije się ich przez 15 tysięcy lat. I tak nie znać nas miejsca. Mam mało zdrowia w ogóle, tak jakby... Zaraz, co? Upsy. No nie udało się. Fajnie, to jest skałka z X-em. Ja chcę skałkę z X-em, nie mam bomby, fuck. Mogę Thunder Titan tam wejść teoretycznie, no mogę, no. Wejdę tam tym Thunder Titan, żebyście sobie nie myśleli. No nie, jeszcze klucza potrzebuję, naprawdę? Więcej kluczy, dobra, jest całkiem spoko. Wlazłem w ognisko jeszcze, nice. Mogę wejść do ogniska? Mogę, ale nie wiem, czy bym chciał. Roll Lever. Dobra, dopakujmy się, jak jesteśmy już nową postacią, nie? Screw it. Tears up, shot speed up. Może nie? Chętnie bym pewnie zrolował. O boss, a mogę się od Devilu wbić jeszcze raz? Spoko. Myślałem, że jestem wyautowany i tyle. Jeszcze mogę. Spoko. Mogę to też porozwalać, są jakby jakieś zejście miało być czy coś. Wow, jeszcze była skała z X-em, to nawet tego nie widziałem. Fajnie. To bijemy się o Devilu, nie ma to tamto. Dobra, to zostawiam sobie Charge'a na razie. Mogę bombkę tu na przykład rzucić jeszcze. Nic mi to nie dało. Wezmę ten kauczuk, bo jest fajniejszy. Chociaż kurde, nie no, czy mało bomb po prostu, mało... W małej ilości sytuacji ten Scissorot by się przydał faktycznie. Ale patrzcie, mamy teraz więcej damage'a, same plusy. Tam umarliśmy sobie, tak, fakt. Ale wszystko będzie teraz lepsze, bo jak ma się więcej zdrowia, a czy więcej zdrowia, więcej damage'a, to wszystko jest lepsze, jak wiadomo. Już będzie lepiej tym razem. Upatrzcie, puf, o, jak mu niszczę normalnie dupę. Tylko, że on na przykład się chowa tak. I że nie jestem w stanie tego robić konsistent. No nie, teraz pokazał raid, najgorzej. Najgorzej jak pokazuje mordę zamiast dupy, prawda? Szczególnie jak jest to wielki, czerwony, kurna robal, który jest bezużyteczny. Okej. Okay. Czy przynajmniej... O nie, ja tego nie wezmę. Dobra, zostawiam cię tutaj. Zaraz piszę na nowym piętrze i tak w sumie spoko i tak. Mam pefro właśnie. Czy ja bym chciał to pefrować tutaj coś? Znaczy może niekoniecznie. Czy zmarnuję czerza przez to pewnie? Dobra, wiecie co? Wiecie co? Nie. Bo po takim zastanowieniu się mi to źle wyjdzie. Pójdźmy na kolejne piętro. Jak coś mi mówi nie, to nie, to idę sobie. Tutaj sobie spokojnie potwierajmy wszystko, popatrzmy, co jest w sklepie. I teraz zdecyduję, co jest ważniejsze. Mam skontakt. No takie mech. To jest na przykład genialny, bo damage up. I to 182. Pięknie. Mama mega. No i mógłbym też te pefro na przykład na Devilu znowu trzymać. Spróbujmy to zrolować. O, na przykład to byłoby całkiem okej. Okay. Teraz nawoduję sobie kostkę. Jasne, drench up, no pewnie. I teraz się pobijmy. A pefro spróbuję zachować na Devilu na przykład. Znaczy na walkę na Devilu. Oczywiście o to mi chodziło. O nic innego? Nie! My purity się rozpuritowało. Już nie mam większego zasięgu. Muszę znowu wyjść i wejść. Najgorzej. Jestem podczas walki, więc tego nie zrobię. Fuck! Gdzie to jest? Okej. Okay. Pozabijałem to w jakiś dziwny sposób. Nie wiem nawet, gdzie to było. Masz. Ej, no nie diabłem cię? Typie. Nie... Ja się to może nie diabnąć, to ma ograniczony zasięg? Au! Kurde. Daj się, dzięki. Jezus. Tyle rzucania tylko po to, żeby jednym rzeczą trafić, nie? Absolutnie źle. Och, jasne, tak. Na mordzie mi się coś zrespi. Nie zauważę tego. Wybuchnie mi, pewnie. Pokaż się na Plox, bo ta moja kość już dziwnie tam tak densuje wokół ciebie, więc przestań.
Z tyłu oszczędź, okej. Daj tego centa, mogę wyjść i wejść, tam stracę 0,38, dobra. No nie, dostałem speed up spirity, fuck. Chciałem damage up, jakby ktoś na przykład nie wiedział. Czy wolałem ten range up? Nie, znowu straciłem, fuck. Znaczy się przeroluje przynajmniej znowu, fajnie będzie, ja wiem. Uch, zniszmy go tą kością, dobra jest. Pointy fucking rib. Pointy ribujmy go, pointy ribujmy ją. W sumie nie jego, bo jest to Queen, więc bijmy kością tą. Ją. Dobra, znowu speed up. Pięknie, o to mi chodziło. Oczywiście jestem za szybki, więc się w niego wbiłem. To wszystko przez tę grę. Nie przez moje ciulate myślenie i ciulate wbijanie siebie wszystko. Wcale nie. Wcale nie w ten sposób. Uch. Necronomicon. No nie powiem, żebym to chciał. No nie powiem, żebym to chciał. No nie powiem, żebym to chciał. I can see forever. Forever. Nie. Wychodzę. Ha! To trochę jakby sobie porolowałem wszystko, co się dało i nic, kurde, niczego z tego cholernego romu. Fuck. No chciałem coś fajnego, nie powiem. Forever. Uuu! To jest takie dobre. Mam dużo hajsu. Więc to jest mega dobre. Mogę mega rolować, devil. A wolę forever. Boom. Do spana kolejna część. Thorn Foro mogłem wziąć, ale spróbuję porolować, bo i tak mam... Czy mam całkiem dobry tier rate? Nie chciałem bomby tu stawiać. Zresztą walnąłem, padłem w biurko. To jest standardowa moja rutyna. Walnij, padłem w biurko tak, żeby coś głupiego zaktywował. Nice. I kolejny roll. GB bug. Mógłbym w sumie. Dobra, weźmy to. To jest max tail. More damage based on your speed stat. To by się dobrze działo z purity zgrywało. Plus 11, co? Pięknie. Sheol. One devil item, black hearts. Czy to zadziała tak, czy to nie zadziała tak? Pewnie nie. To zadziała tak nawet. Okej, okay. Pięknie. Funny pack. Nie powiem, że jest zły. Champion's Belt, nie powiem, że jest zły. Spelunker's Head, średnio. I teraz tak. Wziąłbym tego Moldy Breda, po prostu. Chciałbym jednego centa dostać teraz, nie? Tak cholernie potrzebuję jednego cholernego centa. Jak będę miał centa, to będę miał jeszcze hajsy na kupienie jednego itemu na przecenie. I to jest coś, czego ja pragnę. Skąd możemy wziąć centa? Po Sheolu jest jeszcze sklep od razu, więc już kluczy nie potrzebuję. I guess. Kurwa, raka mi dał. Nie dał mi centa, raka mi dał. Aaaa, znaczy spoko, rak jest lepszy niż cent. I no to nie rolujemy to nic w takim razie już, bo to jest wszystko zrobione. Mamy najlepszy trinket, zaraz po Kerthornie. Tu jest wszystko pozbierane. To jest mój... moja kość ośla, oślak naga, który nie chcę brać. Ostatnie piętro. Następne piętro. Departament tajemnic. I weźmy to. I weźmy też... to zniszmy. I foreverujmy to. Spróbuję się wnieść tutaj. Malutku, nie, chujowo, muszę wyjść stąd, wyjdę stąd. Nie, zamknęły mi się drzwi, czasami się nie zamykają, ale dobra, jak się boss nie respi. Fuck, bo to będzie zaraz rolować wszystko, nie, tym bombami. Won mi z mojego sklepu, co mi kuźwa do sklepu wlazać, bucu. Jezus Maria, wpuścić takiego gdzieś, nie? Najgorzej. Mogę się wyleczyć, o, mogę się jeszcze raz. Dobra, wiem już, co będziemy rapić. Będziemy rapić te cholerne soulhearty. Super. Te soulhearty mi się przydadzą dość mocno. Dobra, wejdę też tu na pałę, żeby nie było. I Hagalas, wow, destruction. Ja mogę sobie zhagalazować dupę, bo nie mam niczego do niszczenia. Ach, potrzebuję bomby. Nie mam bomby. Mam mojego Jawbona za to. To nie brzmi jak bomba, to jest bone, a nie bomb. Jawbone, a nie Jawbomb. Więc gromnie chyba źle zrozumiałaś. Chciałem bombę, nie bone. Boners. Okej,
O nie, wlazłem w to. To mnie dotknęło, naprawdę, tam rękami na ryj. Naprawdę łapą po ryju na... No nie, no błagam. Nie robi się tak. Ej, ale patrzcie, jak kurde parę chwil więcej w sklepie. Jak ja mam genialne statystyki, teraz mam 34 damage'a, co? Czy mi się Purity włączyło teraz na damage? Znaczy, nie wiem, czy Purity jest w ogóle aktywne teraz. Bo nie wiem, czy nie straciłem tyle zdrowia, że jest wyłączone. Znaczy, no, nie dostałem raz w ryj. Ale nie wiem w sumie. Fuck, nie chcę stracić Eternala. Chociaż z drugiej strony Eternal mnie pierdzieli dość mocno. Może to będzie Eternal, czy to będzie coś innego? To mam to w głębokim poważaniu, byleby to było zdrowie. Gdzieś tu jest. Gdzieś się kurna musiał skitrać, dobra. Chodź tu. Come get some, małe delirium. Absolutnie... Mogłem to rolować. Nieważne. Ja ładuję zdrowie na pałę. Nie będę miał już na żaden przedmiot. Absolutnie nie mam na żaden przedmiot. Tak nawet to żart nie jest. Po prostu nie mam na żaden cholerny przedmiot. Tu nie ma centa, więc nawet nie mogę na przecenie coś kupić, jakby maszynką się dodało coś zrobić. Ach. No mogę zużyć bombę ostatnią tutaj, bo już nie mam co zrobić. Mogę zużyć ostatniego rola tutaj, bo już nie mam co zrobić. Mogę kupić pigułkę. Bad trip. Paralysis, nawet nie najgorzej. No spoko, spoko, nie powiem. Fajnie wam się wylosowało. Ja mam pełne zdrowie, lecimy sobie na... Nie miałem tu bomby? A miałem bombę w ekwipunku wcześniej. I mogłem na przykład pójść tam otworzyć tę skrzynkę, ale zapomniałem. Więc dupa bomby nie będzie. Ale będzie grid. Patrzcie, jak będzie potężnie bicie jego. Tutaj są jakby cztery mniejsze gridy, to są lesser gridy. Lesser gridy padły, ten hajs w dupie z tym hajsem. Żeby nie ma czym się leczyć. Znaczy, powinienem go brać pewnie, ale nie. Nie będzie mi gra mówić, co mam robić. Więc będę mu stać na ryju, ała, i dawać sobie w ryj monetami, które są daleko ode mnie, ale mogę ich uniknąć, ale po co? O, możesz sobie możesz potwierać sobie wszystkie kuźwa wejścia, niech ci będzie, pało. Teraz zobaczysz, co ci to da. Dawaj, otwiera jeszcze więcej. Absolutnie ci to gówno da, bo ja mam kuźwa piercing. Także tak to wszystko szreduje. Nawet nie zdążą do mnie podejść, typie. Widzisz, jak to wygląda, patrz. Patrz i łudź się, pało, tempa. Bo to się dziwi, że jesteś taki głupi i tylko siedzisz w jakimś kurna sklepie od 20 tysięcy lat. Nigdzie nie wychodzisz, nikt cię nie lubi i nie wiesz, co się robi, nie? Nie wiesz jak się bije z przeciwnikami. Nie wiesz, co to piercing jest. Naprawdę wstydź się za siebie. Au. Ja też się powinien wstydzić, że taki zjebus nie trafił. Robimy to kością, kość jest potężna. W ogóle nie mam mojego Donkeya. Zostawiłem Donkeya. Nie, zostawiłem oślą knagę kuźwa w starting roomie, nie wziąłem jej, fuck. Ej, czemu jej nie zabrałem wcześniej, po prostu gdzie ją zostawiłem? Musiałem na ziemi leżeć po prostu, musiałem jej nie podnieść na tamtym piętrze. I na tym się tutaj spadła. I też o tym nie zapomniałem, no smutno. Mogę go knagą unicestwić, nie? Tak ostatni strzał, tak jeb tą knagą w odbyt. To byłoby piękne, chciałbym to zobaczyć. No ale niestety knaga chyba do nas nie wróci. Została tam na zawsze, na wieczne zapomnienie. I musimy się pogodzić z tym, że no zdechnie tam. No. My wrócimy sobie, o tak, otwieraj wszystko. Pięknie, przez wszystko się poprzecinam. No więcej na śmierć ludzi, no. Bardzo kurna mądrze, gądy i żale. I 3, 2, 1 i to jest moment, kiedy będę cię knagą dobił. Ale nie mam knag, więc będę bił cię tą inną knagą, o. Tą knagą cię dobiję, nice. Knaga, knaga to tam działa, nie? Ważne, że knaga. I mam dwa klucze, bo otwierałbym coś, nie mam nic do zaciśnięcia. Wchodzę do skrzynki, mamy zwycięstwo. Wow, żadnego achievementa. To tyle. W sumie ciekawe, czy jest jakaś rozpiska z achievementami wszystkimi. Żebym zobaczył, co jeszcze mogę na tym community remixie odblokować. Nie wiem, musimy sprawdzić. Tak czy inaczej, to tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.